Dla duszy pragnącej dojść do doskonałości nie ma lepszego przedmiotu do rozmyślania nad mękę Chrystusa. Jeśli pilnie się przypatrujesz męce Zbawiciela i starasz się wniknąć jak najgłębiej w otwarty bok Jego, rychło trafisz do serca Jego. Ktokolwiek pragnie znaleźć łaskę czy w smutku, czy w weselu, niechaj z krzyża mego oczu nie spuszcza. Kto szczerze oddaje się rozważaniu męki mojej i śmierci, ten jest prawdziwie dzieckiem moim. Inni są tylko z imienia. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Rozmyślania nad męką Pana Jezusa. Prezentowane treści pochodzą z dzieła W szkole świętego Ignacego autorstwa ojca Hardego Schilgena. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Jezus wobec niesprawiedliwych sędziów i kłamliwych świadków. Annasz zrezygnował z dalszego badania Jezusa i odesłał Go do Kajfasza. W tym czasie zebrała się już Najwyższa Rada, nie po to jednak, aby po sumiennym przeprowadzeniu śledztwa i stwierdzeniu istotnego stanu rzeczy wydać sprawiedliwy wyrok, lecz wyłącznie w tym celu, aby Jezusa skazać na śmierć. Wyrok wydano z góry, obecnie zaś starano się tylko znaleźć dla Niego uzasadnienie. I nam się to może zdarzyć, że źli ludzie pragną naszej szkody, czy nawet zguby. Często jesteśmy nawet bezsilni wobec ich zamysłów. Jak bardzo oburzamy się w takich wypadkach na niesprawiedliwość, jaka nas spotyka. A jednak postanowiliśmy, że będziemy zadowoleni, jeśli będziemy mogli cierpieć wraz ze Zbawicielem. Najpierw wystąpili świadkowie, którzy stawiali Jezusowi rozmaite zarzuty. Widocznym jednak było, że wszystko, co mówią, jest przekręcone i niezgodne z prawdą. Poza tym świadectwa ich sprzeczne były ze sobą. Kiedy zaś sędziowie przy pomocy pytań chcieli uzgodnić ich zeznania, każdy ze świadków uparcie bronił prawdziwości swego świadectwa. Także ostatecznie sami między sobą zaczęli się spierać o to, co Jezus właściwie powiedział. Sytuacja ta wprawiła członków Najwyższej Rady w straszliwe zakłopotanie. Nie wiedzieli bowiem, co mają począć wobec tych zmyślonych zeznań. Wreszcie arcykapłan Kajfasz, powstawszy z miejsca, zwrócił się do Jezusa ze słowami: „Nic nie odpowiadasz na to, co oni ci zarzucają?” Jezus milczał. Jeśli dokładnie rozważymy wszystkie Jego odpowiedzi na zarzuty sędziów, musimy sobie zdawać sprawę, że Jezus nie wypowiada żadnego słowa, aby się uwolnić.
Jednak na pytania prawowitej władzy odpowiada o tyle, o ile jest to potrzebne dla wykazania swojej niewinności. Zbawiciel wie, że będzie skazany na śmierć. Chce jednak paść ofiarą niesprawiedliwego wyroku, nie zaś omyłki. Dlatego nie odpowiada ani słowa na pytanie Kajfasza. Członkowie rady wiedzieli przecież doskonale, że wszystkie zeznania świadków są przekręcone lub zmyślone. Zbawiciel zaś mógł na swoje usprawiedliwienie wygłosić płomienną mowę, aby odsłonić całą przewrotność swych przeciwników. Mógł bez litości zdemaskować każdego z nich i bezpowrotnie pogrążyć ich w opinii ludu. Wolą Ojca jednak było, aby Jezus bez oporu zniósł niesprawiedliwość wrogów i nie uczynił niczego w celu udaremnienia ich zamysłów. Jak bardzo oburza nas świadomość, że ktoś rozpuszcza o nas krzywdzące pogłoski, że przykręca nasze słowa lub usiłuje im nadać fałszywe znaczenie. Uważamy, że musimy koniecznie zareagować na takie postępowanie. Z najwyższym oburzeniem staramy się za wszelką cenę zadać kłam tym pogłoskom i odpłacić pięknym za nadobne tym, którzy nam tę krzywdę wyrządzili. Nie umiemy opanować gniewu nawet wtedy, jeśli ktoś w zupełnie błahej sprawie usiłuje nam dowieść, że to lub owo powiedzieliśmy. Uczmy się od Zbawiciela zachowywać w takich wypadkach spokój i łagodnie odnosić się do przeciwników. Bądźmy nadto zadowoleni, jeśli możemy cierpieć wraz z Nim. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła W szkole świętego Ignacego, autorstwa ojca Hardego Schilgena. Pełna wersja audiobooka, książka oraz pozostałe wartościowe dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie na jej głowie.pl.